Czas na ostry dyżur polityczny. Ostry dyżur polityczny. Rozmowy bardzo polityczne. Stare oczy. To jest gość Karola Andrzejewskiego. Karol Andrzejewski, to jest ostry dyżur polityczny. A moim gościem jest pani poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun, najlepsza eurodeputowana 2013 roku w kategorii rynek wewnętrzny, między innymi za swój upór i konsekwencje w dążeniu do obniżenia cen roamingu, dzięki czemu i ja mogłam z tego korzystać już od 1 lipca, wyjeżdżając na wakacje za granicę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do programu. Jeszcze dodam, że dzisiaj program odbywa się w Pani Biurze Poselskim przy ulicy Piarskiej 5/1 w Krakowie. A tutaj są dowody nagród, o których mówiłem. 2013-2011 najlepsza eurodeputowana. Gratuluję raz jeszcze. Te nagrody świadczą o tym, że intensywnie Pani pracuje w Brukseli. A czy z Brukseli widoczne są problemy wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej? Zależy z jakiej perspektywy brukselskiej patrzeć, bo oczywiście... Z Pani, tylko i wyłącznie z Pani. Czy one w ogóle Panią dotyczą? One na pewno mnie jakoś dotyczą, jeżeli są jakieś bardzo poważne problemy. Ale my oczywiście rozmawiamy w gronie posłów Platformy Obywatelskiej o tym, co jest w Platformie i dzisiaj muszę przyznać, te odległości, czy to jest Bruksela, czy to jest Kraków, czy to jest Warszawa, to jest wszystko jedno, dlatego że i tak cały czas jesteśmy w kontakcie. A ponieważ jestem członkiem Platformy, więc śledzę, co się dzieje. Ja muszę przyznać szczerze, że to Pana pytanie troszkę mnie, o tyle mnie zaskakuje, że wewnątrz Platformy nie ma żadnych specjalnych problemów. A odejście Jarosława Gowina? Odchodzi Jarosław Gowin, to nie jest taki problem dla Platformy, powiedziałam, bo on zawsze był trochę takim zewnętrznym satelitą. Chociaż pełnił bardzo ważne funkcje w tym ministra sprawiedliwości, ale czy jakieś? No teraz się szykują wybory. Niedawno dokonaliśmy wyboru przewodniczącego partii. No wyraźnie widać, kogo chcemy mieć za przewodniczącego partii. Teraz będziemy mieć wybory w powiatach i w regionach. W kołach już mieliśmy wybory. I to jest bardzo taki intensywny i ciekawy czas. Ja to bardziej widzę jako wyzwanie niż jako problem. Pierwszy test dla Platformy Obywatelskiej sprawdzenia obecnego swojego poparcia to będzie 25 maja 2014 roku. Czyli wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy już dziś może Pani zdradzić, czy będzie Pani numerem 1 na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej w Krakowie? Tego nie wiem, to zdecyduje dopiero zarząd regionu i zarząd chyba przede wszystkim krajowy. Nie wiem dokładnie, jak przebiegają te decyzje, bo sama nie jestem w żadnych władzach Platformy. Oni będą o tym decydować. Ja przyznam szczerze, że poważnie liczę się z tym, że będę odpowiedzialna za tak zwane ciągnięcie listy, prawda? Za to, żeby lista, cała lista Platformy tutaj w Małopolsce i Świętokrzyskim miała dobry wynik, bo przypuszczam, że będę jedynką. I no, z różnych przyczyn tak przypuszczam. Po pierwsze dlatego, że chyba się sprawdziłam, rzeczywiście się sprawdziłam jako europosłanka. A tutaj są dowody. Są dowody. A po drugie chyba też dlatego, że jestem bardzo w intensywnym kontakcie nie tylko ze strukturami partyjnymi w Świętokrzyskim i w Małopolsce, przez ten cały czas intensywnie pracuję z Ugrupowaniem Brukseli, ale i staram się być czynna, na ile mi czas na to pozwoli, w kontaktach z obywatelami, po to, żeby to, co my robimy w polityce, nie tylko jako Platforma, ale oczywiście jako posłowie Platformy, ale to, co robimy w Parlamencie Europejskim, żeby to przybliżać obywatelom, żeby ich uaktywniać, żeby czuli się za to współodpowiedzialni, żeby ta Europa nie była gdzieś tam, tylko ta Europa. No właśnie. Mówi Pani o obywatelach, o tym, że stara się Pani współpracować z obywatelami, a ja tak się zastanawiam, czy polscy obywatele, czy ich w ogóle interesuje ta polityka europejska, bo patrząc na frekwencję wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004, to jest 27%. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 to jest 25%. Zgodzi się z pewnością Pani ze mną, że to jest bardzo niska frekwencja. Czy tym razem będzie ponownie to tak niska ilość osób głosujących? I skąd to się bierze, ten brak zainteresowań? Czy my nie rozumiemy tych spraw? Czy politycy nie starają się tłumaczyć? Niestety mamy jedną z najniższych frekwencji w Europie w ogóle i to jest szkoda i wstyd, powiedziałabym.
Szczególnie, że jesteśmy tym krajem, który dostaje największą część funduszy strukturalnych. Zdecydowanie o wiele więcej niż wszystkie inne kraje. A nie głosujemy. I to jest naprawdę ogromny minus. I teraz skąd się to bierze, się często zastanawiam. My w ogóle mamy bardzo niską frekwencję w wyborach. Wszystkich. No tak. Do parlamentu krajowego około 50%. To jest bardzo mało. W porównaniu do Francji, Niemiec, to jest tam na zachodzie około 70%, jak nie więcej. No prawda? I jak, jeżeli jest 70%, w Niemczech to jest więcej niż 70%, a jeżeli by było tyle, to jest ogromne zmartwienie, że tak nisko. Prawda? U nas, jeżeli przekroczymy 50%, co się zdarza przy wyborach prezydenckich, to już jest wielki sukces. Prawda? I to nie jest dobrze, że połowa kraju mówi, że nie interesuje się polityką. Albo że się obraża na polityków. I no, do tamta trzeba wojga. To jest częściowo zapewne funkcja polityków, żeby być bliżej obywateli, żeby potrafić mówić takim językiem, żeby człowiek, który nie zajmuje się na co dzień polityką, rozumiał, o co chodzi. Ale no, z niczego nie ma nic. Prawda? Jeżeli jako obywatel nie zaangażuję się w politykę, ja jako szary obywatel, prawda? Każdy ja jako szary obywatel, nie będę uczestniczyć w wyborach, nie będę kontrolować mojego posła, radnego i do kogokolwiek mogę mieć dostęp i europosła również, no to ta polityka nie będzie lepsza. A jaki wpływ mam eurodeputowani na życie przeciętnego obywatela na przykład w Polsce? No bardzo duży, połowa prawa i to ja już nie wiem jak to komunikować, żeby to dotarło do wszystkich. Połowa prawa, która jest ustanawiana w Polsce i we wszystkich innych krajach członkowskich, mniej więcej połowa, tak się szacuje, jest ustanawiana w instytucjach europejskich, w Radzie Europejskiej, w Parlamencie Europejskim i w Komisji, prawda? Połowa jest ustanawiana, czyli przyjmowana przez nas, parlamentarzystów. To jest niezwykle ważne, co my tam przyjmujemy, bo od tego potem zależy, jak wyglądają zamówienia publiczne, jak będzie wyglądała dyrektywa tytoniowa, ile płacimy za roaming, jak rozstrzygamy spory internetowe, czy nasze kwalifikacje zawodowe są uznawane w całej Unii Europejskiej, nie tylko dyplomy, ale i kwalifikacje zawodowe. Na jakich zasadach możemy delegować pracowników do innych krajów, to wszystko są tematy, którymi zajmujemy się w Unii Europejskiej. Już nie mówię o emisji dwutlenku węgla, prawda, i w przyszłej kadencji jeszcze eurodeputowani będą wybierali przewodniczącego Komisji Europejskiej, partie europejskie będą wybierały, dawały swoich kandydatów. To już wydaje mi się trochę jest bardziej odległe od obywatela. Mi się wydaje, że to, co naprawdę jest ważne dla przeciętnego obywatela, to jest to, na jakiej zasadzie on będzie kupował w tym internecie, czy sprzedawał. Jeżeli się tym nie zajmuje, no to czy będzie mógł palić w tym piecu, albo nie mógł, czy będzie mieć bezpieczeństwo energetyczne, czy jeżeli będzie jego syn, córka, wnukowa sam studiować, chciał pracować gdzieś tam za granicą, to na jakich zasadach. Jeżeli są samorządowcy, jak wyglądają zamówienia publiczne, albo kto w nich może startować, mamy bardzo dużo małych firm, średnich firm. To wszystko są sprawy, o których my stanowimy. Ale dla Polaków może być interesujące to, czy ten przyszły komisarz europejski to będzie Donald Tusk. I czy jest taka szansa... Szef komisji. Czy jest taka szansa, że Europejska Partia Ludowa jako swoją kandydaturę wysunie kandydaturę polskiego premiera? Czy powinnam panu to mówić jako i do tej kamerki. Ale z mojej prywatnej obserwacji wygląda to tak. Europejska Partia Ludowa marzyłaby o tym, żeby mogła wystawić Donalda Tuska. I ja to słyszę w Brukseli ciągle. Przychodzi do mnie wiele osób, ja mam bardzo rozbudowane kontakty z politykami z różnych krajów, między innymi przez to, że dobrze mówię kilkoma językami i jakoś oni przychodzą do mnie podzielić się swoimi wrażeniami, pytać o opinie i tak dalej. I naprawdę jest wiele osób, którzy z tych polityków z partii chadeckich, którzy marzą o tym, żeby Donald Tusk zechciał kandydować do naszej komisji. Właśnie nie wiem. Raczej mam wrażenie, że Donald Tusk chce kontynuować zadanie, które mu powierzyliśmy w Polsce. I w dodatku, ponieważ Polska jest jednym z największych krajów Unii Europejskiej, prawda, jest mniejsza tylko od Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii i potem jest Polska. I ponieważ Polska jest bardzo ważnym krajem w Unii Europejskiej, bardzo gwałtownie rozwijającym się dzięki rządowi Donalda Tuska i oczywiście ogromnej przedsiębiorczości Polaków, która ciągle wszędzie jest podkreślana i zaznaczana, to jest bardzo ważny polityk europejski. Premier Polski to jest bardzo ważny polityk europejski, prawda? Premier Polski takiego kraju jak Polska, on jest słuchany w Radzie Europejskiej, on ma bardzo dużo do powiedzenia. Więc
czy on powinien być szefem komisji, czy może właśnie premierem wielkiego kraju, aby kontynuować w dalszym ciągu rozwój taki gwałtowny tego kraju, no to jest ważna decyzja i mam prawie że wrażenie, że on chce kontynuować te zmiany w Polsce, które rozpoczął. Być może chce powtórzyć sukces Angeli Merkel i zostać trzeci raz z rzędu premierem i od razu nawiążę do wyborów do Bundestagu. Co oznacza zwycięstwo Angeli Merkel dla Europy? Tak pewno na pierwszy rzut powiedziałabym stabilność. Ona się upewni, utwierdzi w tym, co robiła dotychczas i takim krokiem statecznym, bez rewolucji, tylko ewolucją. Właśnie trochę jak Donald Tusk, to jest dla nas bardzo dobre partnerstwo. Będzie w dalszym ciągu prowadzić Niemcy i również Unię Europejską w dobrej współpracy z innymi premierami i prezydentami ku lepszej integracji, ku szybszemu wychodzeniu z kryzysu, ku większemu wpływowi na inne kraje dookoła. No, mi się wydaje, że to jest taka stabilność. A my w kryzysowej sytuacji, w której Europa ciągle jeszcze jest, chociaż już się pojawiają jaskółki, że wychodzimy z tego, my potrzebujemy kontynuacji, stabilności. No, nie trzeba nam w tej chwili naprawdę żadnej gwałtownej rewolucji. Więc... Koalicja z SPD myśli pani? Ja chyba rzeczywiście najbardziej stawiam na SPD, chociaż że oni też mają elementy, gdzie tutaj bardzo dobrze by oni mogli grać sobą, ale koalicja z SPD myślę, że właśnie by na ten czas, który ciągle jest trudny, dla Niemiec jest trudny, dałaby takiej właśnie stabilności też w tym kraju. Pamiętajmy, że tam jest Bundestag i Bundesrat i w Bundesracie SPD ma większość. Także nie mieć takiego zagorzałego przeciwnika w opozycji chyba jest dobrze, byłoby dobrze dla stabilności tego rządu, tylko że negocjacje będą bardzo twarde i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wróćmy na chwilę do Krakowa, 18 października w formie Jednolitego Rynku. Co to za inicjatywa, w skrócie, gdyby mogła pani powiedzieć? No, to już będzie teraz trzeci raz to forum się odbywało i muszę przyznać szczerze, że to jest też jeden z moich sukcesów, bo sama to wymyśliłam. Chodzi o to, żebyśmy współuczestniczyli w tworzeniu tego jednolitego rynku, który jest dla nas naprawdę największym osiągnięciem w Unii Europejskiej i o wiele za mało z niego korzystamy. I to jest zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorców niesamowita szansa. Dla konsumenta wybór towarów z tego wielkiego, całego kontynentu, a dla przedsiębiorcy możliwość sprzedaży dla 500 milionów obywateli, a nie tylko w swoim kraju. I my musimy uczestniczyć aktywniej w tym tworzeniu wspólnego rynku. Forum służy do tego, żeby wysłuchać o problemach, o szansach, być w kontakcie. Przyjeżdża pan wicepremier i przyjeżdża pan komisarz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Ja będę reprezentować Parlament Europejski. Bardzo ciekawe warsztaty, spotkania, panele. Zapraszam. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę wytrwałości w Brukseli, w pracach nad m.in. rynkiem wewnętrznym i powodzenia. Dziękuję jeszcze raz. I ochroną konsumenta. I ochroną konsumenta. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/ostrydyżurpolityczny. W Twitterze www.twitter.com/ostrydyżur. YouTubie www.youtube.com/user/ostrydyżurpolityczny. Znajdź nas i subskrybuj, tweetuj, zalajkuj. Ostry dyżur polityczny.